Już po raz 18 wierni z parafii Matki Bożej Różańcowej w Szanowie zorganizowali parafiadę. Impreza ma już swoją tradycję. Odbywa się od 18 lat. Początkowo jako jednodniowy odpust, a obecnie jako trzydniowe święto. Poszerzyliśmy naszą jeszcze propozycję o rajdy maryjne, które zaczynają się już w piątek. Także tutaj mamy święto trzydniowe. Sobota to przede wszystkim biegi w hołdzie Janowi Pawłowi II. Biegi organizowane są od 11 lat i za ich organizację odpowiada Szkoła Podstawowa nr 1 w Szanowie. I myślę, że to jest świetne połączenie życia szkolnego z życiem parafialnym. Raz w roku można taką imprezę fantastycznie przygotować, szczególnie, że wszyscy są bardzo zaangażowani i chętnie to robią. Uczestnicy biegu mają do pokonania dystans około kilometra na terenach osiedlowych. Trudność polega na tym, że to jest teren bardzo nierówny. Biegnie się bardzo ostro pod górę, potem ostro w dół i w momencie, kiedy nogi są zmęczone i to wydawałoby się, że ten bieg w dół jest łatwiejszy, tymczasem wcale nie, bo trzeba sobie bardzo pilnować nóg, żeby nie leciały za szybko do przodu. Bieg organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych na zasadzie sztafety. Najpierw biegną przedszkolaki, potem uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku najmłodsza uczestniczka miała 3 lata. To pokazuje, że w tej rywalizacji równie ważne jak medale jest promowanie aktywności fizycznej i wspólna zabawa. Na całej trasie zawodnicy są dopingowani przez publiczność, a najlepsi mogą liczyć na dyplomy i nagrody. W biegu udział wziąć mogą także mieszkańcy osiedla w kategorii Open. Oprócz imprez sportowych parafiadzie towarzyszy odpust, a także koncerty, gry terenowe i oczywiście uroczyste msze święte. Głównym organizatorem jest działająca w parafii Akcja Katolicka. Robienie przez nas tych festynów czy parafiad od tylu lat powoduje to, że inne grupy również się do nas podłączają i każdy coś tam dodatkowo jeszcze uświetnia to. Na przykład odnowa w Duchu Świętym, która jest z nami od samego początku, to daje taki ewangelizacyjny, taką pantomimę, taki występ około godzinny. W Dolnym Kościele przez cały dzień, ale to już mówię o niedzieli, trwają modlitwy wstawiennicze też przez odnowę w Duchu Świętym. W tym roku nie zabrakło ciekawych propozycji w ramach parafiady. Dopisała także pogoda, więc organizatorzy nie mogli narzekać na brak frekwencji. Przychodziły całe rodziny, a o to chodzi. Głównie naszym celem tutaj, naszej akcji katolickiej, było właśnie integrowanie parafii, jako wielkiej rodziny takiej. Głównie stawiamy na rodzinę i wszystko się, że tak powiem, pod kątem rodziny. Kolejna parafiada za rok, a jednym ze współorganizatorów był także Chrzanowski Moksir.